Dzień dobry, nazywam się Anna Łazar, pracuję w Instytucie Polskim w Kijowie i zapraszam serdecznie na wykład, który odbędzie się w Zamku Ujazdowskim dzisiaj o godzinie 17:30. Poświęcony będzie instytucjom artystycznym w niepodległej Ukrainie, tak, panoramie instytucji w ciągu ostatnich 20 lat, a także wybranym strategiom współczesnych ukraińskich artystów. Będzie to właściwie wykład, pogadanka z dygresjami, żeby pokazać lepiej, czym zajmują się współcześni ukraińscy artyści, jak bardzo zmieniały się poglądy na to, jaka jest ich rola w społeczeństwie. Trzeba pokazać przynajmniej odrobinkę panoramy instytucjonalnej w tym ciekawym kraju, który jest sąsiadem Polski, czyli w Ukrainie. Historia ukraińskiej sztuki współczesnej może być rozpatrywana w bardzo różnych aspektach. Moi poprzednicy, Katia Botanowa i Wasyl Czerepanin, są spadkobiercami jednej instytucji Centrum Sztuki Współczesnej Sorosa, która została założona w Ukrainie w 1993 roku i którą wielu uznaje za początek sztuki współczesnej w Ukrainie. Jest to historia przywożenia zachodnich strategii na Ukrainę, a potem twórczego ich przekształcania. Ukraińscy artyści po rozpadzie Związku Radzieckiego zastanawiali się nad tym, co mogą dalej ze sobą zrobić. W momencie, kiedy funkcja propagatorów ładu społecznego w Związku Radzieckim przestała być aktualna, jednoznaczne określenie, czym mają się zajmować, nie było już takie jasne. I ten moment przerwania klasycznej pozycji artysty doprowadził do tego, że próbowali się opowiedzieć wobec już niegroźnych dyskursów związanych z wojną, z podbojem kosmosu i szukać czegoś nowego dla siebie. W chwili obecnej, po roku 2000, a dokładnie po 2004, artyści są znacznie bardziej zaangażowani w sprawy społeczne i to, co jest rzeczywiście interesującego, to ich próba obrony nie tylko grup wykluczonych i marginalizowanych w Ukrainie, ale także obrony swoich własnych interesów grupowych. Więc troszkę postaram się powiedzieć też o grupie Hudrada, która, mam nadzieję, znajdzie jakiś kontekst do obywateli kultury tutaj w Polsce, bo wydaje mi się, że niektóre ich postulaty są wspólne. Zapraszam serdecznie na dygresyjną pogadankę o ukraińskiej sztuce współczesnej i ich instytucjach.